Dzień dobry, w czwartek. No, co ja powiem? Powiem tak, że pomysł wspólnego gołębnika jesiennica oczywiście wymaga dopieszczenia. No, Sebastian trochę się z gołębi gonionych boi, znaczy boi, no. Nie za bardzo jest przekonany, ale przecież on nic nie traci. Martwi się, że żołobniki moje połapią sąsiedzi. No niech łapią, przecież żołobnik taki sam gołąb jak i jego gołębie. Nie ma złotej dupci. Latać chyba też w miarę umieją. O, tutaj taki ryś spadł na tym znaczniku zielonym. To się chowa właśnie dla Sebastiana. No bo myślę, że przekazanie to by było gdzieś tak początek września tych gołębi. No i ja te, co założyłem znaczniki, to będzie ich z 10 sztuk, to z nich wybiorę 5 żołobników na ten wspólny gołębnik, żeby były stare, znaczy jak najstarsze, żeby już były, pewnie do września będą wypierzone, żeby były silne. Nie żadne tam huczki, żadne tam piszczaczki i biedy, tylko żeby to już gołębie były wczesne, młode, wypierzone, silne. I dołożę do tych 5 żołobników normalnych jeszcze tą jedną z przelotem i te 2 moje koki być może, ale może koków nie będę dawał, bo to ten, ale 5 żołobników plus jedna ta przelotka 6 będzie na pewno ode mnie, czy tam, no na dzień dzisiejszy mam potwierdzenie ode mnie i jeszcze plus 4 youtuberów. A czy dadzą, czy nie we wrześniu, no to już nieważne, ja i tak dam te swoje żołobniki. Niech walczą, dadzą się połapać, to się dadzą połapać. To tylko gołębie. Nie kosztują 1 000 000 złotych, a nawet gdyby kosztowały, to skoro stać mnie trzymać 200 po 1 000 000, to jednego czy dwa mogę i za 1 000 000 dać na taki wspólny gołębnik. No tam jeszcze muszę dodać, że widz jeden zaproponował coś takiego, że taki wspólny gołębnik, ale z lotowaniem, czyli że każdy daje piszczaczki komuś, kto ma czas i chęć wynosić i ten. No i my youtuberzy dajemy swoje pisklaki, które jeszcze nie wyszły na dach i ten. I one wszystkie są lotowane. I który by miał najmądrzejsze? No, pomysł też nie głupi, aczkolwiek ja preferuję jednak do lotów gołębie pocztowe, a do ścinek gołębie ozdobne. Rosną. Kolejna partia. Brudno, ale tak jak mówię, sprzątałem tylko z grubsza ostatnio. Tu jest koroniaty. No, nawet te przymrozki są teraz. Ale dopóki tak jak takie, to już nie powinny zmarznąć. Ładnie napasione kluseczki. Wszystko na siwy ogon w tym roku prawie idzie. Dopóki siedzą rodzice, to nie powinny zmarznąć. Tu 2 perłowiaczki. Tu coś mają. Tam są 2. To są małe, no te to by mogło zmarznąć, jakby rodzice nie siedziały. Te już są spore, też na siwych ogonkach, a to dobrze może. Siwe ogonki, zwykły żołobnik to chyba jeden z mądrzejszych i wcale nie uważam, że... Ajajka. Wcale nie uważam, żeby te moje żołobniki były... Tutaj mamki mają żołobników jajka, jeszcze się nie wykluły. Żeby te moje żołobniki były głupsze od tych, które gania Sebastian z jasiennicy. Także panowie na luzie. Zero spiny, zero stresu, zero nerw, to tylko zabawa. Każdy, kto mnie zna, to wie, że ja właściwie gołębi nie sprzedaję. Wszystko rozdaję.
za symboliczną złotówkę. No naprawdę, czasami wychodzi po 2-3 złote za żałobnika. Więc myślę, ja tu nie trzymam ich dla wzbogacenia się tych gołębi, tylko bo lubię. No, także tak jak mówiłem na początku, te z zielonymi znacznikami, tak jak na przykład ten na drzwiczkach, jest ich chyba z 10, którym założyłem te znaczniki. No i z tych 10 wybiorę koło września najsilniejsze, które zawiozę osobiście Sebastianowi na jesienicę, zwłaszcza że ja nie mam jakoś tak daleko do niego. I zobaczymy. Wyłapią sąsiedzi wszystkie na jeden raz, to wyłapią. Nie ma problemu. To tylko gołębie są. No. Dzisiaj ładne słoneczko, to mówię, nagram coś tam. A co tutaj nagrywać? No, ja chowam młode, nie ma co nagrywać tam. Chowają się, nie zdychają, nie chorują. W miarę gruchają, klepią. Tam widziałem wczoraj, że któryś polewa trochę ze starych, ale nie będę panikował ani tam. O, a tej parze zabrałem właśnie tym zwykłym, on jest wylot na 10. A ona, a ona to moja jasna na biały ogon. No to żem przebrał, to żem przepodłożył mamką. Chyba się pomyliłem i, ale przynajmniej po tej mojej jasnej, po tym żałobniku, to wydaje mi się, że to są, będzie para jedne z moich najmądrzejszych gołębi. Więc jak wyjdą koczki, to dodatkowo też pojadą na wspólny gołębnik jasienica. Bo naprawdę, a i ten żałobnik, i ta jasna, to gołębie, które coś w głowie mają. Fajnie się dobrały, bo oboje są mądre. Nie zdążyłem jasnej samca donieść, sparzyła się. Sparzyła się, słuchajcie. Moje wyszwęce też nie są głupie. Oddałem koledze, żółta chodzi do dnia dzisiejszego. Pamiętacie żółtą? Chodzi do dnia dzisiejszego, nie daje się złapać. Więc te wyszwance też nie są głupie. No i co? No cóż, wstawię taki krótki film a propos tego wspólnego gołębnika na tej jasienicy. Także Sebastian, jak będziesz oglądał, niczym się nie przejmuj. Niczym się nie martw. Że złapią sąsiedzi, niech łapią. Ale ja chętnie popatrzę, jak te moje ptaki sobie tam dają radę, bo ja tutaj nie mam aż tak ostro. A w tamtym roku to nawet nie było wcale ostro, bo jeszcze 2 lata temu, no może w tym roku brat się wzmocnił, to może coś będzie ganiał. Może pan Janek się zmobilizuje, to może coś tam się ruszy. Ale brat też tylko w weekendy, więc ja tu dużo gołębi aż tak nie potrzebuję, chociaż lubię dużo gołębi mieć i dużo gołębi ganiać. Jak widać, samce wariują, czyli nie jest najgorzej. No trochę mi tych samic brakuje, ale jakoś mi nie po drodze na ten bazar. Tutaj 2 teraz przyleciały samice koroniate. Dobra, nie przedłużam. Na dzisiaj kończę. No i od września zaczynamy zabawę na wspólnym gołębniku. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu. Ciapnąłem drzwiami samochodu, od razu wszystkie
Słuchajcie, lecą w moją stronę. O, młody perłowy, tegoroczny już lata. O, całkiem lekki do lotu. Dobry będzie na wspólny gołębnik. A te perłowe chyba nie są głupie, bo kolegi jeden czy dwa jeszcze latają, także on tam też ma trochę więcej atrakcji niż ja. Tu te perłowe, co tu u mnie wychodzą, nie są takie głupie. A, no i jak ja przyjeżdżam z pracy, wjeżdżam samochodem, ciapię drzwiami, to już wszystkie wylatują z budy i czekają na jedzenie. Ale ja nic im nie dogadzam teraz. Żadnych rzepaków, żadnych konopi, nic. Teraz jak mają dzieci, to głodne non stop. A to nie ma nic nieposypane. Oszukaństwo. No nic, panowie. Kończę drugi raz. Pozdro.